paru słowach chciałbym się podzielić tym, co przeżywam, nad czym się zastanawiałem przez cały tydzień, o czym myślałem. A jeśli ktoś chciałby mnie więcej posłuchać, dłużej posłuchać, to zachęcam do uczestnictwa we wtorkowych wykładach. We wtorek będę mówił na temat społeczności z Duchem Świętym i myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy my, oprócz tego, że mamy społeczność z samymi sobą, mieli także społeczność z Duchem Świętym. Tak wiele zależy od naszej społeczności z Duchem Świętym. W związku z tym zapraszam, abyście mogli przyjść na to wtorkowe spotkanie. Nie dlatego, że ja usługuję, ale dlatego, że jest to bardzo ważny temat. A dziś chciałbym wasze myśli skierować na Ewangelię Mateusza, Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 24. I będziemy czytać od pierwszego wiersza poniżej do wiersza 7, a także potem wiersz 12 i 13. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: baczcie, zważajcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zdumiewające wydarzenie, jak sami słyszeliście. Pan Jezus opuszcza świątynię i zdaje się nie zauważać tego, co widzą Jego uczniowie. Zdaje się nie zauważać tego, co widzą oczy uczniów. Bo rzeczywiście świątynia była czymś osobliwym, szczególnym, niezwykłym. Ale On zdaje się, jak gdyby tego nie zauważał. Oni natomiast fascynowali się tym, co widzieli. I tak to bardzo często bywa, że będąc zafascynowani tym, co widzą nasze oczy, nie rozumiemy tego, co duchowe. Oni również patrzyli na ten kunszt, na tą wspaniałość, którą wykonały ręce ludzkie, a Jezus jakby tego, jak powiedziałem, nie zauważa. Mało stwierdza, że to wszystko, czym się fascynują, co ich pociąga, co jest dla nich tak niezwykłą atrakcją, w pewnym momencie nie pozostanie z tego kamień na kamieniu. Czyż to nie bywa, nie jest podobne, czyż to tak nie bywa w życiu wielu ludzi? Fascynują się tym, jak powiedziałem, co oczy widzą. Budową. Całe życie inwestują, budują. Starają i zabiegają. Nie są świadomi, że przyjdzie czas, że nie pozostanie z tego kamień na kamieniu. Natomiast to, co najważniejsze, to, co najistotniejsze, tego nie zauważają. Jezus nie zwracał uwagi na tę budowę. I w związku z tym oni przystąpili do Niego, chcąc Go niejako uprzytomnić, uświadomić Mu. Czy Ty tego nie widzisz? Czy Ty nie widzisz tego, co ludzie zrobili, co ludzie wybudowali? Czy Ty nie widzisz tego, że jest to takie piękne, że jest to takie dostojne, chwalebne, to, co pociąga oczy wszystkich? Jezus nie odpowiedział na tak zadane pytanie. Przeszli około kilometr, bo z placu świątynnego na Górę Oliwną, na którą wyszli, trzeba iść, wiedzie droga licząca około 1 kilometra. Ile trzeba przejść pod górę tego
Nie wiem, bo to zależy od kondycji. W każdym razie po kilometrze, gdy usiedli na Górze Oliwnej, jak gdyby skromnie, jak gdyby trochę wstydliwie uczniowie przystąpili do Pana Jezusa i pytają w tym pytaniu, zadając jednocześnie aż trzy pytania, kiedy to się stanie? Czy to naprawdę jest możliwe, aby to, co wzniosła myśl ludzka, do czego ludzie tak bardzo dążyli, w co włożyli tyle wysiłku, aby z tego nie pozostał kamień na kamieniu? Czy to jest możliwe, aby to, na czym budujemy i co budujemy, z tego nie pozostał kamień na kamieniu? Czy jest to możliwe, aby to, w co inwestujemy całe nasze życie, nie pozostał z tego ani kamień na kamieniu? I wtedy Jezus tłumaczy, tak, przyjdzie taki czas, że nie zostanie z tego kamień na kamieniu. I słusznie ktoś podkreślił, że nadzy przyszliśmy i prawie tacy sami z tego świata odchodzimy. Tak wielu multimilionerów poprzez swoją śmierć daje tego dowód, że nic na ten świat nie przynieśli i niczego z tego świata nie wyniosą. Bo nawet to, w czym zostaną złożeni do grobowców albo trumien, to też w proch się rozsypie, nie pozostanie z tego nawet okruszyna. W związku z tym jest rzeczą ważną, byśmy budując, jeśli budujemy, byśmy zatroskani będąc, o to co zatroskani jesteśmy, zważali także na to, co z tego świata wyniesiemy, co jest w naszym wnętrzu, jaka jest nasza relacja z Bogiem. Ale wróćmy do tej myśli, bo to Pan Jezus mówi, nie zostanie tu kamień na kamieniu. I w tym momencie Jezus także wygłosił wiele proroctw, wypowiedział wiele proroczych słów. I chciałoby się zadać dzisiaj pytanie, postawić pytanie, czy to, co Jezus mówił, miało moc, czy to się wypełniło, czy też były to tylko czcze, czy była to też tylko czcza mowa, czcze gadanie, bez pokrycia. Jeśli ktoś nie wierzy Biblii, to niech się przekona, że słowa, które Jezus wypowiedział, że nie zostanie tu kamień na kamieniu, wypowiedziane były 40 lat przed tym, zanim to się wydarzyło. A rzeczywiście tak się wydarzyło. Bo 40 lat później, w roku 70, jak mówi historia i o tym możecie czytać już w podręcznikach nawet świeckich, wybuchło powstanie żydowskie przeciwko okupantom, przeciwko Rzymianom. I Tytus na czele legionów nadciągnął, aby stłamsić to powstanie. Otoczył Jerozolimę, ale zanim przystąpili do szturmu na Jerozolimę, wydał polecenie swoim żołnierzom, aby zburzyli Jerozolimę, ale aby nie burzyli świątyni, aby pozostawili to miejsce uchodzące za jeden z cudów świata niezniszczone. I żołnierze taki mieli nakaz. A to dlatego, ponieważ żoną Tytusa była Żydówka i ona uprosiła, aby świątynię pozostawił w spokoju. I tak się działo. Działo się tak do momentu, gdy grupa żydowskich powstańców napadła jednego z żołnierzy na dziedzińcu świątyni. On walczył, trzymając w prawej ręce miecz, a w lewej ręce żagiew, pochodnie, by sobie oświecać, bo działo się to nocą. I w pewnym momencie został tak zaatakowany, że rzucił tę pochodnię, nieopatrznie rzucił tę pochodnię, by wziąć miecz w obie ręce. I pochodnia ta, choć bez premedytacji, nieprzewidziane to było, wpadła przez okno do świątyni. A ponieważ świątynia była głównie z drzewa zbudowana, wkrótce cała stanęła w płomieniach. Żołnierze i także powstańcy rzucili się, by gasić pożar, by lać wodę z wiadrami na świątynię, ale nie byli w stanie uratować tego miejsca. Świątynia spłonęła doszczętnie. A ponieważ było tam tyle złota, wszystko w zasadzie było wykonane ze złota, topiło się to złoto i wsiąkało między szczeliny, między kamienie. I kiedy już świątynia spłonęła, pozostały jeszcze tylko kamienie, wówczas żołnierze, by się wzbogacić, rozwalali budowlę, rozwalali kamienie, rozbierali kamienie, wyciągając stopione złoto. I w ten sposób precyzyjnie i dokładnie wypełniło się
prorocze słowo nie zostanie tu kamień na kamieniu. Nawet kamienie ze swojego miejsca zostały poruszone. Została tylko niewielka ściana, ściana zachodnia, która do dziś zwana jest ścianą płaczu. Tam się modlą Żydzi, aby przyszedł Mesjasz. I tam także niektórzy chrześcijanie przed tą ścianą zanoszą modlitwę o przyjście Mesjasza, ale o to drugie przyjście Mesjasza. A więc proroctwo Pana Jezusa, to, o które pytali uczniowie, kiedy to się stanie, kiedy nastąpi zburzenie świątyni, w sposób precyzyjny i dokładny się wypełniło. Nadzieja. To wszystko, w co inwestowali ludzie, zniknęło z oczu. Zastanów się, czy to, w co ty inwestujesz, co jest głównym celem i głównym fundamentem twojego życia. Przyjmij do wiadomości, że to też wszystko przeminie. Nie pozostanie kamień na kamieniu. Ale co dalej? Ale co dalej? Jaka przyszłość? Ale co dalej? Ale Pan Jezus nie tylko to przepowiedział. On przepowiedział także jeszcze więcej. I w krótkich słowach chciałbym na to zwrócić uwagę. On zapowiedział także swój powtórne przyjście. Nie powiedział daty, nie wyznaczył daty, kiedy to nastąpi. Powiedział, że o tym nie wiedzą aniołowie, ani on, Syn Człowieczy, także o tym nie wie. Że jest to tajemnicą naszego Ojca, Boga, który jest w niebie. I nikt o tym nie wie. Nie słuchajcie więc różnego typu bałamutów, nie słuchajcie więc różnego typu zwodzicieli, którzy wyznaczają datę powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. To jest szaleństwo. I szaleni są ci, którzy w to wierzą. Bądźmy ludźmi rozsądnymi. Nie wierzmy w tego rodzaju insynuacje, nie wierzmy w tego rodzaju szaleństwa. Co nie oznacza, że nie powinniśmy obserwować tego, co się wokół nas wydarza, aby po tym, co się wokół nas wydarza, pojmować, zrozumiewać, czy przyjście Pana Jezusa jest bliskie, czy też odległe. Nie mamy dzisiaj czasu, aby szczegółowo przeanalizować te poszczególne symptomy mówiące o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Ale kiedy czytamy te przepowiednie, to prorocze słowo Pana Jezusa, w którym zapowiedział, że będą te znaki poprzedzać Jego przyjście, możemy je podzielić na takie, które są od nas niezależne, ale i tak na takie, które są od nas absolutnie zależne. Niezależne jest od nas, czy gdzieś w jakimś krańcu świata wybuchają albo nie wybuchają wojny. Jaki mieliśmy wpływ na to, że wojna wybuchła w Syrii? Jaki mieliśmy wpływ na to, że wybuchły konflikty w Egipcie, w Libanie? Jaki mieliśmy wpływ, że Bałkany były pogrążone w zmaganiu, w wojnach? Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Podobnie nie mamy wpływu na to, co się dzieje na Ukrainie. I gdy to się skończy, pewnie następny konflikt gdzieś już jest przygotowywany. My na to nie mamy wpływu. Jesteśmy tylko biernymi obserwatorami tych nieszczęść, które się wydarzają. I nie mówcie, że możemy tu cokolwiek zdziałać. Pan Jezus powiedział, to się musi dziać. A skoro się musi dziać, to nawet te modlitwy o pokój na świecie niewiele pewnie tu znaczą. To się musi dziać, ponieważ to sygnalizuje, symbolizuje, mówi o Jego powtórnym, rychłym przyjściu. Jest dalej powiedziane o głodach, o morach. No cóż my możemy zrobić na temat związku z umierającą Afryką? Możemy pomóc niewielkiej grupie ludzi, posyłając nasze paczki albo zbierając datki. Co możemy zrobić, aby nie głodowano w Indiach, Wietnamie, w innych miejscach? Niewiele. Jakiejś niewielkiej grupce możemy pomóc, ale Pan Jezus powiedział, to się musi dziać, bo to będzie sygnalizować, że Jego przyjście, powtórne przyjście niebawem nastąpi. I takich wiele innych proroctw Pan Jezus zasygnalizował. A więc to są rzeczy, to są wydarzenia, na które my nie mamy wpływu. W zasadzie większego wpływu na to nie mamy. Są tu niemniej jednak wypowiedziane pewne prorocze słowa, na które absolutnie my mamy wpływ. I tym proroctwem, na które my mamy wpływ, nie wszystkie wymienię, bo czas mi na to nie pozwala, ale przynajmniej jedno, na które każdy z nas, ty i ja, mamy wpływ. A cóż to jest za proroctwo? Miłość wielu oziębnie.
Na to to już my mamy wpływ. Mamy wpływ na to, jaka jest nasza relacja z Bogiem i jaki jest nasz wpływ na to, na naszą miłość. Na to to my mamy wpływ. W zasadzie to nikt poza nami na to wpływu nie ma. Słyszeliśmy o różnych okolicznościach, które mogą gasić naszą miłość, ale to tak najczęściej bywa, że im bardziej chrześcijanin jest uciskany, tym jego miłość wzrasta. A więc na to my mamy wpływ. To jest nasza decyzja. Czy będziemy miłować Boga całym sercem, z całej duszy i ze wszystkich myśli, czy też pozwolimy sobie i odpuścimy sobie i pozwolimy sobie na letność. Pan Jezus, mówiąc tu o miłości, która w ostatnich czasach przed powtórnym Jego przyjściem zacznie gasnąć, użył specyficznego biblijnego słowa, które się nie pojawia w świeckiej literaturze. Użył słowa agape. Być może wiecie, że w języku polskim, ubogim polskim języku, w niektórych przypadkach na określenie czegoś używane jest to samo słowo. Dam przykład. No, nie wiecie, co mam na myśli, ale dam przykład. Gdy wypowiadam słowo zamek, pewnie pomyśleliście, że mam na myśli zamek prezydenta w Czarnym. Albo może pomyśleliście, że mam na myśli zamek w drzwiach. Albo może pomyśleliście o jakimś jeszcze innym rodzaju zamka. O choćby jakimś, innym. I pomyliliście się, bo ja miałem na myśli akurat zamek rozsuwany w swetrach. A więc widzicie, są różne określenia, są różne rzeczy, które się w polskim języku określa tym samym słowem. Podobnie jest ze słowem miłość w języku polskim. Nawet to, co wulgarne, co brudne, co nieczyste, do czego dopuszczają się niektórzy małżonkowie i niektóre małżonki, zdradzając mężów z innymi mężczyznami, z innymi kobietami, też to się nazywa miłością. A to jest czymś wrednym, obrzydliwym w oczach Boga, ale to się określa słowem miłość. Miłość. Natomiast jeśli chodzi o Biblię, jeśli chodzi o Boga, Bóg w Biblii używa w zasadzie tylko dwóch słów na określenie miłości. Jednym z nich jest słowo agape, a drugim słowem oznaczającym miłość przyjacielską jest słowo fileo. To słowo fileo określa, jak już powiedziałem, miłość przyjaciół. Tak jak miłował się miłością fileo Dawid z Jonatanem. Ale ta miłość tym się charakteryzuje, iż ona w zasadzie powiada: jeśli ty zrobisz mi to, to ja ci zrobię to. Jeśli ty mi będziesz okazywał współczucie, to ja ci będę okazywał współczucie. Jeśli ty będziesz mnie szanował, to ja cię będę szanował. Jeśli ty pójdziesz ze mną mile, to ja pójdę z tobą być może dwie. A więc to jest miłość, która oczekuje na odwzajemnienie. To nie jest bezwarunkowa miłość. Ale gdy Bóg mówi o miłości swojej do nas i o oczekiwaniu swoim w stosunku do Niego, to używa, jak już powiedziałem, innego słowa. To musimy rozumieć. Słowa agape. A jakaż to jest ta miłość agape? Po raz pierwszy spotykamy ją w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 16 wierszu. I jest tam powiedziane, że tak Bóg umiłował agapę, świat, że Syna swego dał. Gdy Bóg dawał swojego Syna, czy spodziewał się od nas wzajemności? Kiedy Go ofiarował? Wtedy, kiedy byliśmy jeszcze głęboko w grzechu, w świecie, a już Bóg ofiarował. I dlatego myślę, całe niebo jest podekscytowane, jeśli jeden grzesznik na ziemi się nawraca, bo to jest dowód, że oto ktoś chce odwzajemnić Bożą miłość, agapę. Ta miłość jest właśnie tutaj wymieniona i cały czas, gdy mowa jest o Bożych relacjach, o Bożej miłości, jest używane słowo agapę. Agape. I kochani bracia i drogie siostry, Pan Jezus tego słowa także i tutaj użył, mówiąc, że zanim nastąpi Jego powtórne przyjście, to miłość agape zacznie stygnąć. Być może pozostanie fileo. Jeśli ty, bracie, będziesz dla mnie dobry, to i ja będę dla ciebie dobry.
Jeśli ty będziesz dla mnie współczujący, bracie, to ja ci to sam tym samym odpłacę. Ale jeśli ty mi nadepniesz na gniotek, to ja ci podwójnie odpłacę. Ale to jest fileo, to jest miłość. Miłość, która oczekuje na odwzajemnienie. Miłość agape funkcjonuje na zupełnie innych wymiarach. Ona nie oczekuje odwzajemnienia, ona nie oczekuje odpłaty. Ona spodziewa się, że możesz być nawet skrzywdzony, tak, sponiewierany, ale nie będziesz odpłacał tą samą postawą, taką samą relacją, ale że będziesz nadal pałał taką samą miłością, jak i przed tym, co się wydarzyło. A więc agape zacznie stygnąć. Czyż to nie jest widoczne w dzisiejszych kościołach, w dzisiejszych relacjach, nawet między wierzącymi? Czy się tego nie zauważa? Może wy nie widzicie. Ja to zauważam, że tak się dzieje, że traci się ta bezwarunkowa miłość. Będę go kochał, bo Bóg go kocha. Nie za to, co on mi zrobił albo czego mi nie zrobił, ale za to, że Bóg go kocha, że jest stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boże, a więc miłość agape. I muszę wam z bólem powiedzieć, że stygnięcie tej miłości, ubytek tej miłości, wycofywanie się tej miłości nastąpił już zaraz na początku chrześcijaństwa. My jesteśmy tylko kontynuatorami, a więc kontynuujemy tylko ustępowanie tej miłości. Ja nie chcę powiedzieć o wszystkich, ja mówię o tych, których to dotyczy. A więc kontynuujemy, przedłużamy jak gdyby to, co się zaczęło na początku. Bo pewnie pamiętacie wszyscy list z Apokalipsy do Efezjan. A tam Pan Jezus wychwala ten zbór, wynosi jego zasługi pod niebiosa. Tak, i to mi się podoba, i to mi się podoba, i twoje zaangażowanie mi się podoba, i wszystko mi się podoba, ale mam ci nieco do powiedzenia. Coś, co się w tobie rozpoczęło i co jest złe w moich oczach. Czy pamiętacie ten znany wiersz, cytowany jakże często? Mam ci za złe, że pierwszą agapę opuściłeś. Bo tam też jest użyte słowo agapę. Mam ci za złe, że agapę, pierwszą miłość opuściłeś. Siostro, bracie, wniknij dziś w swoje serce i zapytaj, Panie, a jak jest z moją agapę? Panie, czy agapę we mnie wzrasta wraz z moim dojrzewaniem duchowym, czy jej ubywa? Znakiem czasów ostatecznych jest właśnie to, że ubywać będzie tej agapę. Nie będzie już tych braterskich, chrześcijańskich relacji. Tak, przyjacielskie zostaną. Tak, te oczekujące na odwzajemnienie, one być może zostaną. Ale te bezwarunkowe relacje polegające na agape, na miłości, zaczną ubywać, wyciekać, usuwać się. No i teraz dochodzimy do pytania. Dobrze, to w takim razie w jaki sposób ta miłość agape może się znaleźć we mnie, w moim sercu? Cenny jest tu fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian. Chcę go przypomnieć, a to tym bardziej, że tak niedawno, 2 tygodnie temu, obchodziliśmy pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Nie mogłem być wśród was, bo byłem w Dolnym Żukowie. W związku z tym nie mogłem z wami świętować tego uroczystego momentu. Ale kiedy dzisiaj myślę jeszcze ciągle o tym, co się w Zielone Święta wydarzyło, to jestem Bogu niezmiernie wdzięczny. Bo tak, możemy mówić o działalności Ducha Świętego w różnych aspektach. Możemy mówić o mocy, której nam udziela do deptania po wężach, skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Tak, to prawda. Ale nie można się tym tylko zachłysnąć i tym fascynować. Możemy mówić o wielu, wielu różnorakich, wspaniałych działaniach Ducha Świętego w życiu wierzącego człowieka. Ale niech mi wolno będzie zwrócić dzisiaj waszą uwagę na jedno z działań, o którym się rzadziej mówi. Może właśnie dlatego, żeby przyćmić, żeby nie pokazać, co jest źródłem Bożej miłości w sercu wierzącego. Oto czytamy w liście do Rzymian,
W rozdziale 5, wierszu 5 czytamy: a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża, agape, tu też jest użyte słowo agape, bo miłość, czyli bo agape, Boża miłość, to jest Boży rodzaj miłości, rozlana jest w sercach naszych, nie przez nasze jakieś tam wymysły, ale przez Ducha Świętego. To, w jaki sposób otwieramy się i umożliwiamy Duchowi Świętemu działanie w nas, to, w jaki sposób otwieramy się na działanie Ducha Świętego, to jest właśnie także otwieranie się na Jego możliwość rozlewania Bożej miłości w naszych sercach. Dlatego cieszę się, kiedy się modlimy: Panie, poszerz moje granice. Tylko zależny tu jest, co myślimy, gdy o tym mówimy. Naszą popularność, Panie, poszerz? Nasze wyniesienie, Panie, poszerz? Nie. Kiedy mówimy: Panie, poszerz nasze granice, to ja to przez to rozumiem: poszerz moje serce, aby więcej i więcej było w nim Bożej miłości. Pamiętacie tę kobietę, której mąż umarł, ponieważ się zapożyczył, wziął za duży kredyt i ona także prawie umierała? Ona także prawie umierała. W zasadzie groziło jej nieszczęście, ale wtedy proroka Elizeusz powiedział: co ja mogę dla ciebie zrobić? Naznoś baniek, najwięcej jak tylko możesz. I gdy naznosiła tych baniek, oliwa symbolizująca Duch Święty, Ducha Świętego wlewała się do tych baniek, aż bańki stały się przelewające. Dawid powiada: kubek mojego serca jest opływający, przelewający. Co to znaczy? To znaczy, że poszerzenie na działanie Ducha Świętego na oliwę było tak wielkie, że aż przepełniało jego życie. A jednym z pierwszych i podstawowych owoców Ducha Świętego jest miłość. Jeśli więc dajemy miejsce Duchowi Świętemu w naszym życiu, to bez wątpienia rezultatem tego jest Boża miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach. I kończąc, nie mogę sobie darować, aby nie przeczytać cech tej agape Bożej miłości. A my sprawdzajmy, czy te cechy są w naszym życiu. Jeśli ich nie ma, to znaczy, że coś z wyciekaniem tej Bożej miłości z naszego życia ma miejsce. Oto co zapisał apostoł Paweł o tej Bożej miłości. Miłość, agape, bo tu też jest użyte słowo agape. Mam na myśli, mam przed sobą rozdział 13 pierwszego listu do Koryntian. Miłość, agape. Cechą tej miłości jest cierpliwość. Cierpliwa jest agape. Dalej, miłość jest dobrotliwa. Agape jest dobrotliwa. Może kiedyś przyjdzie czas, że każdy z tych symptomów agape Bóg da mi łaskę, abym poszerzył, omówił. Ale dzisiaj tylko przeczytajmy. Miłość nie zazdrości. Agape nie zazdrości. Agape nie chełpi się. Agape nie nadyma się. Agape nie postępuje nieprzystojnie. Agape nie szuka swego. Agape nie unosi się. Agape nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa i wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi. Tak, to jest agape. Agape nigdy nie ustaje. Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, to te przeminą, języki ustaną i tak dalej, i tak dalej. Opuśćmy ten fragment, a przejdźmy do fragmentu 13. Teraz więc pozostaje wiara. Bez wiary Bogu podobać się nie można. Pozostaje nadzieja i pozostaje miłość. Ale z tych trzech rzeczy najważniejsza jest agape, miłość. Kiedyś w niebie wiary już nie będzie. Kiedyś w niebie nadziei już nie będzie. Nie będą potrzebne, bo będziemy go oglądać twarzą w twarz. Ale pozostanie, podpowiedzcie mi co, miłość. Miłość. I jak powiedziałem na wstępie, wiele rzeczy od nas jest niezależnych, ale
od nas jest zależne, czy nasze kubki są przepełnione agape, czy nie. Czy miłość Boża przez Ducha Świętego rozlana jest w sercach naszych, czy też nie. I niech nam Bóg dopomoże, umiłowani bracia i drogie siostry, abyśmy byli nosicielami Bożej miłości. I nie tylko o to chodzi, żebyśmy my byli napełnieni Bożą miłością, ale abyśmy tę miłość także objawiali. Bo nie da się dobrotliwości, cierpliwości, pokoju nie objawiać. To jest niemożliwe. Niech nam więc Bóg w tym dopomoże. Bo pamiętajmy, w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Powiem więcej. Gdyby tu na tym miejscu byli wszyscy ci, których błogosławiłem w mojej służbie pastorskiej, nasz zbór byłby poszerzony. Gdyby tu na tym miejscu byli wszyscy ci, których ślubu udzielałem w międzyczasie, albo których chrzciłem, nasz zbór mógłby się nie pomieścić. Ale to, że ich dzisiaj nie ma, jest symptomem, znakiem, że miłość oziębnie. Niech nam Bóg da łaskę, abyśmy nie zasilili ich szeregów.